Kolejne pytanie. Co sądzi pani o najnowszym filmie Agnieszki Holland, Zielona granica? Niestety nie obejrzałam. Bardzo... I nie będzie się pani wypowiadać w związku z tym. W związku z tym się nie będę wypowiadać, w odróżnieniu do tych, którzy nie widzieli i się wypowiadali bardzo obficie. Powiem tylko tyle, bo tylko świnie siedzą w filmie. Dokładnie, że znając znakomitą twórczość Agnieszki Holland, jestem przekonana, że jest to film wyważony. Przede wszystkim szapoba, że w ogóle podjęła się tego tematu. Bardzo czekam, no niestety moja własna premiera i zawirowania wokół wypuszczenia mojego filmu spowodowały, że do tej pory tego filmu nie obejrzałam. Grafik, terminy. Dokładnie, ale jest to na krótkiej liście moich rzeczy do zrobienia. Także bardzo czekam, żeby obejrzeć ten film. A ty nie myślałaś o tym, żeby zrobić taki dokument? Nie, wiesz, nie, dlatego że tych dokumentów już też powstało bardzo dużo na ten temat. Wiesz, ja się z nikim nie ścigam. Ja realizuję tematy, które w pierwszej kolejności jakoś tak mi grają w duszy. Jak może wiesz, ostatnio się zwróciłam generalnie w stronę ekologii. Mhm. Wiesz, to ktoś mi zadał pytanie, że a propos mojego filmu, nie omawiasz, nie ten ostatni, ale ten film, który zrobiłam o rzekach, tak, do ostatniej kropli. Jak to się stało, że ja, osoba, która tyle filmów o wojnie, o konfliktach nakręciła, nagle zabrałam się za taki temat? No ja pozwoliłam sobie zwrócić uwagę, że przepraszam, ale ten film o rzekach to jest też film o wojnie. Najgłupszej ze wszystkich wojny, jaką człowiek wydał naturze, własnemu środowisku, a przede wszystkim rzekom, w których płynie woda, bez której nie ma życia. Więc to jest też film o wojnie, tylko trochę innej.